Izo, jesteś drugą wicemis Polonii, 1991 rok, a ponadto reprezentowałaś Polskę na jakich konkursach, powiedz? Tak, reprezentowałam na Miss Universe w 1992. No bez większych sukcesów, ale myślę, że to i tak był dla mnie duży zaszczyt. W tym roku jesteś organizatorem pewnego konkursu Miss Mężatek. Co to jest za konkurs? To jest pierwsza edycja polska konkursu dla mężatek, wdów, dla wszystkich kobiet, które nie posiadają statusu panny. I tak, rzeczywiście, zaczynamy w tym roku, 8 listopada w Teatrze Sabat u pani Małgosi Potockiej będzie gala finałowa. Także zapraszam wszystkie chętne kobiety do śledzenia naszej strony internetowej i zapraszam do uczestnictwa. W jaki sposób można zgłosić się do danego konkursu? Do konkursu można zgłosić się poprzez stronę internetową. Są wszystkie informacje, strona internetowa www.mrspolandworld.com.pl i tam znajdą się wszystkie szczegóły. Poza tym oczywiście mamy portale społecznościowe, czyli zapraszam na Facebooka, który też o tej samej nazwie jest, także wszystkie informacje będą na bieżąco. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do danego konkursu? Celem konkursu jest tak naprawdę pokazanie piękna dojrzałych kobiet, bo nie stawiamy tutaj na młode kobiety, bo target nasz to jest 35-55 lat i chcemy po prostu wyróżnić kobiety, Polki, które oczywiście są przepiękne i bez względu na to, czy mają lat 20, czy 30, czy 50, to mają w sobie piękno i to piękno chcemy pokazać. Nasuwa się pytanie, skąd pomysł, skąd ta inicjatywa, aby stworzyć dany konkurs? Generalnie konkursy, jestem zarażona konkursami, śledzę je co roku, biorę udział też w jury konkursów. Sama chodziłam kiedyś jako modelka, więc jakby cały czas gdzieś mam w swoim życiu te konkursy. I nie ukrywam, że to było takie spełnienie moich marzeń, żeby rzeczywiście zrobić coś fajnego, ponieważ nie bardzo identyfikuję się już z tą najmłodszą grupą, czyli z Miss, z dziewczynami, bo sama też już jestem mężatką, więc postanowiłam, że zrobię coś dla kobiet dojrzałych w Polsce. Z pewnością osoba, która ma osobiście doświadczenie w byciu Miss oraz braniu udziału w takich konkursach, najlepiej wie, jak zorganizować dane wydarzenie. Myślę, że dużo wiem. Może nie wiem wszystkiego, bo pewnie tak nie jest. Natomiast liczę na to, że dam sobie radę i jakby mam trochę inną ideę tego konkursu, bo to nie jest ten konkurs dla nastolatek, dla młodych kobiet, tylko jakby cały czas mówię o tej grupie docelowej nieco starszej, która dzisiaj jest mniej widzialna i chcę po prostu dla nich zrobić show. Nie bez kozery został wybrany Teatr Sabat pani Małgosi Potockiej, bo uważam, że to jest idealne miejsce na takie show, ponieważ to jest rewia, to jest teatr, w którym jest mnóstwo przepięknych strojów i generalnie są tam pokazy rewiowe i spektakle. W związku z tym myślę, że to idealnie się wpisuje jakby w klimat tego konkursu, który będę organizowała. Zapraszam serdecznie wszystkie kobiety, które czują się piękne same w sobie, bo nie mamy tu kryteriów absolutnie, jeśli chodzi ani o wzrost, ani o figurę. Chcemy po prostu, żeby uczestniczyły kobiety, które czują się rzeczywiście pięknie w swoim ciele. Zapraszam sponsorów. Jeśli ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć w tym konkursie, być z nami, zapraszam.